Rozważania różańcowe, modlitwa o pokój na Ukrainie, część chwalebna. Tajemnica druga, wniebowstąpienie Pana Jezusa. Wojna to sprawa szatańska. Wojna to sprawa przyziemna. Nie ma życia w narodzie, który nagminnie przywiązany jest do spraw tej ziemi. Dlatego tak ważne jest, by umieć ciągle odrywać się od tego, co typowo ludzkie i przyziemne. Prawdziwy pokój w ludzkich sercach i między narodami nie jest częścią składową tego świata. Prawdziwy pokój daje tylko Chrystus. Ten, który oddał na krzyżu za nas życie i wstąpił do nieba, by zachęcić nas do tego, byśmy nie żyli tak, jakby Jego, Księcia Pokoju, w ogóle pośród nas i dla nas nigdy nie było. Burzą Ci domy, Ukraino, dokładają starań, by zrównać je z ziemią. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele, powiedział przed wniebowstąpieniem do swoich uczniów Jezus. Pamiętaj o tym, Ukraino, gdy patrzysz na gruzy zbombardowanych domów, wojenne zniszczenia i zgliszcza. Jezus zawsze dba o to, byśmy mieli gdzie mieszkać i gdzie być szczęśliwymi, nawet gdy wydaje nam się, że z ruin wokół nas i w nas nie da się już nic, kompletnie nic uratować.